Awans z Brookbetu Termaliki Nieciecza 2 lata temu do Ekstraklasy wzbudził niemałe zainteresowanie w piłkarskim środowisku. Jest to jedyny klub ze wsi na tym poziomie rozgrywek w historii polskiego futbolu. Oczywiście nie licząc miejscowości, które w późniejszym czasie zostały wchłonięte do miast lub same takowymi się stały. O ile w Ekstraklasie jest to odosobniony przypadek, to jeśli chodzi o pierwszą ligę, udało mi się znaleźć kilka takich przykładów. Na początek Tłoki Gorzyce. Sama miejscowość leży w województwie podkarpackim na trasie Sandomierz-Stalowa-Wola, tuż obok województwa świętokrzyskiego. Gorzyce są co prawda wsią, jednak liczba mieszkańców wynosi ponad 10 tysięcy, czyli więcej niż w przypadku ponad połowy polskich miast. Klub został założony w 1951 roku jako koło sportowe Stal Gorzyce. Największe sukcesy zespołu przypadają na przełom tysiącleci. Sezon 1999-2000 gorzycki klub zakończył na pierwszym miejscu w jednej z grup trzeciej ligi. Zdobyte 84 punkty dawały 12-punktową przewagę nad drugą Krakowią. Pierwsze dwa sezony na drugim poziomie ligowym klub z województwa podkarpackiego zakończył na 10 miejscu, z taką samą ilością 49 punktów. Trzeci rok nie był już tak udany. Zespół z Gorzyc nie zajął miejsca gwarantującego utrzymanie. W tamtym czasie doszło jednak do fuzji Pogoni Szczecin i Piotrkowi Piastów Trybunalski, co pozwoliło Tłokom Gorzyce uniknąć spadku. W sezonie 2003-2004 gorzycki klub zajął 14 lokatę, gromadząc 26 punktów. W barażach Tłoki Gorzyce przegrały w dwóch meczach z Radomiakiem Radą i bezpowrotnie pożegnały się z tym szczeblem rozrywkowym. Obecnie klub występuje pod nazwą Stal Gorzyce, a w ubiegłym sezonie spadł z czwartej ligi. W kolejnym sezonie Tłoki Gorzyce walczyły jeszcze o awans na zaplecze Ekstraklasy, jednak 2 punkty więcej zgromadził Heko Czerny. I to on awansował do ówcześnie nazywanej drugiej ligi. Czermno to miejscowość położona w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego w powiecie koneckim. Zamieszkuje ją około 650 mieszkańców. Natomiast Heko to nazwa firmy Henryka Koniecznego, która zajmuje się produkcją głównie owiewek samochodowych. Przygoda Heko na zaplecze Ekstraklasy nie trwała długo. Zespół zajął 12 miejsce i uczestniczył w barażach. Na wyjeździe uległ Stali Stalowa-Wola 1-0, a u siebie zwyciężył 2-1 i pożegnał się z drugą ligą. W późniejszym czasie na światło dzienne wypłynęły informacje na temat ustawiania meczów Heko. Zamieszani byli sędziowie, obserwatorzy, piłkarze oraz osoby związane z klubem. Następnym zespołem jest Kmita Zabierzów. W podkrakowskiej miejscowości mieszka niespełna 5,5 tysiąca osób. Klub został założony w 1936 roku jako filia Wisły Kraków. W sezonie 2006-2007 Kmita zadebiutował na drugim poziomie rozgrywek. Mimo 14 miejsca i przegranego dwumeczu barażowego z Pelikanem Łowicz, na wyjeździe przegrana 2-0, a u siebie zwycięstwo 3-2, Kmita utrzymał się dzięki nieprzyznaniu licencji Pogoni Szczecin. Kolejny sezon przyniósł 15 miejsce, które gwarantowało utrzymanie. Jednak następny, czyli 2008-2009, Kmita rozegrał tylko do końca rundy jesiennej. Obecnie Kmitów Zabierzów można spotkać na boiskach krakowskiej Ligi Okręgowej. Stróże to miejscowość również leżąca w województwie małopolskim, a dokładnie niedaleko Nowego Sącza. Mieszka tam ponad 2,5 tysiąca osób. Przez 4 sezony z rzędu kolejarz Stróże występował na zaplecze Ekstraklasy. Począwszy od sezonu 2010-2011, kolejarz zajmował 12, 4, 11 i znowu 11 miejsce. Jak widać, jeśli chodzi o kryteria piłkarskie, klub spełniał wymogi. Nie było tak w przypadku infrastruktury. Z tego powodu kolejarz Stróże nie otrzymał licencji na występy w kolejnym sezonie pierwszej ligi, dzięki czemu utrzymał się Stomil Olsztyn. Teraz kolejarz gra w nowosądeckiej lidze okręgowej. Na koniec obecny ekstraklasowicz Brookbet Termalika Nieciecza. Nieciecze zamieszkuje ponad 700 osób. Miejscowość leży w województwie małopolskim w powiecie tarnowskim. Zespół awansował do pierwszej ligi w tym samym sezonie co kolejarz. W ciągu 5 kolejnych lat zajmowali w pierwszej lidze 14, 5, 3, 5 i 2 miejsce. To już wszystko w tym odcinku. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi materiałami, pamiętaj o subskrybowaniu kanału, a jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka.